Cześć, Pattinson jestem i witam Cię serdecznie w serii Weekend na Farmie. A ja właśnie sobie tutaj zasuwam. Znaczy, w sumie to my zasuwamy, bo jest nas kilku i buraczka wywozimy. Jest godzina 19, właśnie, czas na 5. A my sobie lecimy, bo jest cena na wzroście. Chłopaki, do paki. Bo ja tam fędzik trochę słabiej widzę, daje radę. Lecimy pełnymi zestawami buraka. Wywozimy, cena na wzroście. Ja już sobie jadę, bo już mi ta cena odpowiada. A zanim dojadę, to zobaczymy, co to będzie dalej. Dobra, zerknijmy na szybkości. Gdzieś nie przypierdzielmy tu przy okazji. Burak, burak, o, stanęła, 305, proszę bardzo, cena 305 za buraka. Jest to genialna cena, najwyższa cena na tej serii, na tej mapie i na tym kanale, więc serdecznie i gorąco polecam i zapraszam. Jest promocja, więc sprzedajemy. Dobra, tak na poważnie. Lecimy to sprzedać na szybkości. Późny wieczór, godzina 19, jakby to powiedzieć, dnia tego samego, co zaczął się odcinek poprzedni. W międzyczasie był oczywiście backstage, nie oglądałeś, wracaj śmiało i nadrabiaj straty. Na backstage'u wywiozłem chyba dwie przyczepy drzewa dodatkowo i do tego ogarnąłem ukrówek. To było na backstage'u, poza odcinkiem, poza kamerami, już żeby nie przeciągać, dorobiłem jeszcze. Jadą oni czy nie jadą? Jadą, dobra, tylko tu się jakiś jakiś któryś się tu wpakował na skrzyżowaniu między ten konwój. Dobra, a teraz w temacie. Zwierzątka trochę poogarniałem, tam wodę uzupełniłem, słomę u świnek. No i co, poładowałem te buraki, wystartowałem i włączyłem nagrywanie, no bo co ja będę sobie żałował i przed tobą ukrywał takie rzeczy jak wielka sprzedaż na wielką skalę, buraki jadą, to jest tak, u mnie 38 600, w Maseju na tej tandence, tej dużej, 45 tysięcy i fędzik ciągnie 26 tysięcy litrów. Wszyscy wypełnieni. Stan został 45 ton, tysięcy litrów jeszcze zostało na magazynie, ale to już zostanie dla naszych świnek, ponieważ świnki wpierdzielają na potęgę, żrą ile tylko się wsypie. Zaraz też chwilę tutaj zobaczymy. Ja tylko się z nim minę. Zerkniemy. Wiesz co? Ja w sumie, żeby tak zerknąć w te statystyki i żeby to jakoś tak tutaj się miało ręce i nogi, to ja se pojadę tu przez swoje pole. O! I teraz mogę sobie zajrzeć statystyki. 45 tysięcy litrów zostało, ponieważ świnki mają 30 tysięcy. To jest połowa paska, czyli teoretycznie na 5 dni mają tylko te buraki. Na kolejne 5, zanim będą ziemniaki, zanim te ziemniaki będą wykopane, bo nie zapomnijmy, że w przyszłym sezonie będą ziemniaki, a nie buraki, zanim te ziemniaki zostaną wykopane, zanim te ziemniaki zostaną umyte, wyczyszczone, oczywiście sortownik, myjka, wszystko stoi, czeka na swój czas. Teraz tak, ciebie tu... O, ja tego nie chciałem widzieć. Zwolnimy. Trochę za blisko siebie. Ciebie też zwolnimy. Zanim te ziemniaki przyjdą, się posortują i faktycznie odsortuje się ten, jakby to powiedzieć, szmelc dla tutaj naszych świnek, ten cały odpad, no to może być dłużej jak 10 dni. Temu też zostają te buraki w magazynie, bo z karmą dla świnek mam słabo, nie da się ukryć, ale na razie to później,
Na razie sprzedajemy zestaw, wywijamy, sprzedajemy wszystko i będziemy zasuwać z dalszymi tematami. Dalej w temacie będziemy robić prace jesienne, prace pożniwne. W dzisiejszym odcineczku będzie 11700, no piękna kasa wpływa. Prace pożniwne będziemy wykonywać w dalszej części odcineczka, ale to oczywiście nastąpi rano. Najpierw się prześpimy, a potem zobaczymy. Ja sobie też tutaj z powrotem wywinę. Siadamy, rozpalamy ten, niech już tam się grzeje, bo zaraz i tak będą wszyscy się podpinać do siebie. Pasejek tutaj po grubości widać, po grubości daje radę. Dobra, ty się wysypuj, a ja już lecę po następnego. Patrzcie, tamten jeszcze sypie. Jest 13 tysięcy kolejne. I ostatnie 26 tysięcy litrów. No, nie da się ukryć przy takiej tutaj mojej. Dobra, tu niech się sypie. Ja już tym odjeżdżam. I pięknie jeszcze 8000. No grubo wyszło, grubo. Nie da się ukryć. Oczywiście wszystkie statystyki, na pewno się to bardzo opłacało, ponieważ pole było 2-hektarowe. Dochód nie jest czysty, bo oczywiście większość... Bo dużo. Tutaj 45 na magazynie i chyba dwie przyczepy, 26 zostało wsypane do świnek. Nie więcej. 50... Ze 100 ton do świń poszło. Nie no, masa jest pieniędzy, masa z buraka, a wszelkie statystyki na ten temat na pewno, ja tu sobie zwiększę odległości, wszelkie statystyki na ten temat na pewno na blogu są już. Są? Nie. Jest, no nie wysiadaj ty, jedź. Nie, jeszcze na blogu nie ma tych statystyk. Te statystyki będą dopiero... Będą. W sumie teraz, po tym odcinku. Prawdopodobnie jutro. Będzie wstawiony post, będą odświeżone kalkulacje opłacalności, więc gorąco zachęcam, polecam i zapraszam na bloga. Link do bloga w opisie filmu, w opisie kanału. Nie krępuj się, zaglądaj, komentuj i korzystaj. Może światełka jakie by rozpalili, bo już ciemno, co? Chłopaki, do paki. Leci. Aha, bo ja tutaj lecę bez tempomatu i fędzik nie nadąża, no bo nie da się ukryć. Valtra 5.3 chyba może, tak? Massey 5.2 może duży, a fędzik tylko 4.3. No i fędzik już nie daje rady. Więc co, ja myślę, że żeby nie przeciągać odcinka, nie przedłużać, tu już został kawałek do chałupy. Dociągnę tymi zestawami, poprzepinam zestawy już na poranną uprawę, prześpię się i wrócę do ciebie rano na polu już. Więc zawracam za chwilę, lekkie przyspieszenie, żeby też odcineczki nie były za długie. Do usłyszenia za moment.
Co to się tu teraz stało? Czy ty widziałeś to, co ja? Mam nadzieję, że odpowiednio uda mi się to przyciąć i zwolnić. Jaka to była czołówka! Franek! Gdzie ty jedziesz, chłopie? Czy ty ciągnika nie widzisz? No nie wierzę cię, człowieku! Gdzie ty, chłopie, jedziesz? Poszedł na czołówę grubo. Ja nie wiem, w komórce chyba siedział, patrzył. No ja tu właśnie dojechałem. Jak zdążyłeś pewnie zauważyć, po przespanej nocy, po przejechanym, jakby to powiedzieć, po przejechaniu północy, wyskoczyły koszty wynajmu maszyn. Tak jest, koszty nie są małe, ponieważ koszty są za tego oczywiście tą maszynę do wycinania drzew, którą stosuję. No i nie da się ukryć, że ta maszyna jeszcze została z nami, ponieważ wyciąłem jeden zestaw wyciąłem, moment, ja sobie ustawię, na poprzednim odcinku, tu chyba 12 metrów, dwa wyciąłem na backstage'u, no i co, i reszta została, nie? Jeszcze 35 drzew do wycięcia. Więc maszyna musiała zostać zapewne po tym odcinku na backstage'u, który będę robił. Będzie to wtedy wycinane już prawdopodobnie do końca. Będą też kończone prace, które są tutaj w tym momencie rozpoczynane. No chciałbym zakończyć już też ten sezon. Używam tutaj oczywiście nawigacji GPS, żeby sobie fajnie tutaj równymi rzędami rozsiewać, żeby tego wapna nie marnować. Wapno może drogie nie jest, ale schodzi tego dosyć sporo, co jest potem uciążliwe w transporcie. Dlatego też jest jak jest i inaczej być nie chce. Dobra, zaczynamy. Pole numer 58. Będzie wapno. Po wapnie pójdzie szybka talerzóweczka, lekkie przemieszanie tej tutaj ziemi i w to zaraz pójdzie też wysiew. O, sąsiadowi też tam trochę sypniemy, chyba się nie pogniewa. W to też od razu pójdzie wysiew tej, no, jak to zwał, poplonu, nie? Że w sensie rzodkwi oleistej, no. Pole tutaj jest po kukurydzy, więc pole wymaga wapna, wymaga orki. Noż ty, teraz będziesz mnie tu krzywo jechał. No nie chcę tam jechać za nawigacją, bo pół tego wapna to ja na polu, na drodze wysieję, to jeszcze mandat dostanę za zaśmiecanie tutaj i brudzenie drogi. Dlatego tak sobie pojedziemy trochę po brzeszku. Sąsiad to się tam raczej nie pogniewa, że mu wapna rzuciłem, bo on to wręcz jeszcze powinien się ucieszyć. No chyba, że faktycznie takim wapnem byłbym w stanie mu tam popsuć jakoś statystyki tej gleby. To, nie, no, klasy to mu nie popsuje, ale nie wiem, no, nie wiem, co mógłbym mu tu zrobić z wapnem, zwłaszcza w tej jego fazie wzrostu, którą już tutaj posiada. Dobra, wapno oczywiście, jak to wapno, zazwyczaj idzie w miarę sprawnie. Ach, patrz, miałem przeprosić i poprosić zmniejszyć czas na jeden. Dlaczego? Ponieważ jest poranek, na odcinku się przespałem, a zazwyczaj śpię pomiędzy odcinkami i wtedy pomiędzy odcinkami od rana ogarniam sobie zwierzątka, czyli łe, czyli im tam sprzątam, jakby to powiedzieć, uzupełniam pożywienie, czy tam od kur wyciągam kartony z jajek i tak dalej, a tu o proszę, już świnki 73% bałaganu. Owieczki już mają 70%, a przed odcinkiem, przed nagrywaniem odcinka oczywiście sprzątałem u wszystkich zwierząt 67% czystości, 75% czystości, no chyba są niepoważne, to tylko nocka była, to jest 7 rano dopiero, szok.
Dlatego czas na jeden, ponieważ nie będę teraz na odcinku tutaj sprzątał, ogarniał. Zrobię to poza odcinkiem. Czy wapno? Tu jeszcze kawałek gdzieś tam został. Jakiś mijak. Ja oczywiście sobie uzupełnię. Ja jestem tutaj, jakby to powiedzieć, szczegółowym detalistą. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, pedantem, ale nie lubię tych kropek na moim polu, jeżeli wiem, że mogę sobie spokojnie sypnąć. Dobra, wyłączamy GPS-a, odjeżdżamy na boczne tory, jakby to powiedzieć. Tu sobie z boczku staniemy, motor zgasimy i lecimy z talerzóweczką. Chwilę sobie potalerzuję, chwilę może jakiego tu pracownika włączę. Talerzóweczka, już nawet zapomniałem, że ją miałem, gdybym ostatnio do garażu tam... No, a tu już stoi nasz chwastownik z możliwością siewu, który będzie użyty do siewu właśnie rzodkwi oleistej. Gdybym ostatnio nie zajrzał do garażu, no to bym nawet nie pamiętał, że to mam. Bo kompletnie, ale to kompletnie zapomniałem o tej talerzówce. Jest to talerzówka oczywiście ta, którą... z którą można powiedzieć zaczynaliśmy tą karierę. Ja jej nie sprzedawałem, zawsze tam do czegoś może się przydać, zawsze coś tam fajnego można z czymś takim zrobić. Jaką ona miała teraz, gdzie ona tu będzie, talerzówka jest tu gdzieś? Ile ona może mieć metrów? Nie wiem nawet. Dobra, lecimy. Bez tego, bez nawigacji. Zresztą talerzować to możemy i nakłady robić i ewentualnie mijaki poprawiać, bo to z talerzówką to tam na spokojnie, nie? Nawet jej chyba na uwrociu nie będę podnosił, bo nie ma po co. Większość pola sobie tutaj zrobię. Na końcówkę gdzieś tam... Aha, no, żeby tak za bardzo w pole nie wyjechać. Nie wyjechać do tych, o, coś takiego myślę. Tam jeszcze z dwa przejazdy akurat powinny mi wyjść. Tako jako, byle jako, byle pojeżdżać, pojeżdżać, trochę to wapno tutaj pomieszać. No bo też, no a druga sprawa, że chwastownikiem w to ściernisko to nie za bardzo tak siać, nie? Trochę to trzeba spulchnić tą wierzchnią warstwę tutaj, zmieszać, wymieszać, żeby tym chwastownik tam się zęby mu nie połamały. No to wiadomo, bo kombajn po tym jeździł, ciągnik z przyczepami po tym jeździł, więc ta ziemia jest lekka, ubita, ugnieciona, twarda. Poza tym, po całym tutaj sezonie leżenia, czekania na uprawę, to jednak po żniwach no trochę czasu minęło, jak ona sobie tu jeszcze poleżała i poczekała. Aż ja ją uprawię. Tu tylko cofnę, mogłem tam w sumie do tamtego narożnika też sobie od razu cofnąć. No ale dobra. No już niech jest tak jak jest, no nie, ja tu nie jestem jakimś specjalistycznym rolnikiem, który, jakby to powiedzieć, znał się na tym. Całkowicie cała rola moja wiąże się z tym, że po prostu sobie tu gram i to, co ewentualnie widzę tam u innych jakichś youtuberów, gdzieś tam podglądam, albo faktycznie z ciekawszych rzeczy, które mnie bardziej interesują, no to sobie gdzieś tam w internecie kliknę, co siać, jak siać, kiedy siać. Też staram się mniej więcej klikać sobie po internecie. Staram się, bardzo się staram, choć nie zawsze bardzo mi to wychodzi. Ale co siać, kiedy siać, żeby to i na odcineczkach też jakoś tam sobie wyglądało, że nie ma jakiegoś takiego bałaganu, że jadę z orką przed żniwami, nie? No bo, no nie, aż taki, jakby to powiedzieć, zielony nie jestem. Jestem trochę mniej zielony. Przed żniwami orki nie zrobię. Wiem, że trzeba stależować, wiem, że trzeba zmieszać glebę, wiem, że trzeba zaorać ziemię, kiedy trzeba. Więc na spokojnie.
na następne odcinki. Zrobimy tak. Na następny odcinek w sumie... Łe! Patrzyłem na talerzówkę, czy mi się sięgnie do rogu, a samochodem... tym samochodem... A fędzikiem tutaj w budynek zaryłem. Dobra. Ja sobie teraz zrobię tak, że... tu zrobię jeszcze ten poprzeczniak trochę większy. Tu trochę wywinę. Tu tak w miejscu. No takie pole nie za bardzo dla pracownika, bo trochę chyba małe. Ale tak trochę pojeżdżamy, pojeżdżamy. Ziemię pomieszamy. Co by było? Dobra, podniesiemy. Najmiemy tu jakiego Janka. Zobaczymy, kto tu dzisiaj do nas przyjdzie. Nie, 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 nie! Stój. Tu. No. I kto do nas przyszedł? Nie. Nie to. A to? Gie! Gosia! Gośka przyszła. Gośka ogarnie robotę, mam nadzieję. Bo jak nie, to będę musiał robić poprawki. A tu Masejek, nasz najstarszy chyba? I najmniejszy? Koń pociągowy? Ale daje radę, 76 godzin już mu wybiło. Nie spojrzałem tam na tamten, ale... Ale jest niemało. Dobra, ziarno, rzodkiew oleista ustawiona. Włączamy. A, nie to, poczekaj, przełącz to. Opuszczamy i zasuwamy. Rzodkiew oleista, chwastownik. 9 metrów on chyba ma nawet. Więc spokojnie tutaj sprawnie powinno pójść to pole. Nasiona już mam też ze sobą, taką, jakby to powiedzieć, końcówkę, paletę, no bo zbiornik też nie jest wielki. Zbiornik jest 300, tylko 300 litrów. Rzodkiew też no, dużo nie potrzebuje, szybko nie schodzi, no ale nie zmienia to faktu, że kilka tych pól też mam do objechania. Ja oczywiście już też sobie przygotowałem pod ten wzgląd, że za chwilę po tym odcinku, jakby to powiedzieć, po nieskończonej pracy, no bo pracę skończę na tym odcinku, ale niekoniecznie. Na wszystkich moich polach mam jeszcze chyba 3 pola do zrobienia, więc zapewne za chwilę włączę nagrywanie backstage'a i z... czyli tego zaplecza, i na tym zapleczu będę te prace na tych wszystkich polach kończył. Dobra, teraz tak, tu bym się musiał przesiąść, odpalić, bo tu widzę, Gosia roboty nie skończyła, a już się zmyła. Se popracowała faktycznie dużo, no ale... Ale zawsze coś. Może następnym razem będę miał trochę więcej pracy dla niej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, odjedziemy tutaj Gośka sobie na boczek. O, bo za chwilę też i na tym polu będzie tu jechane. A ja się tak... Cyk! Wsiądź! Podnieś, wyłącz, bo widzę, że tutaj... Pomimo tego, że podnoszę, to i tak mi tam coś się buja, chwieje i sieje. Zrobię sobie tu taki poprzeczniaczek. Oczywiście jest to rzodkiew oleista i z tego co wiem, to wielkiej, jakby to powiedzieć, tu nie trzeba przykuwać uwagi do tego, żeby tam tego nie ujeżdżać, czy żeby to było nie wiadomo jak dokładnie. Jest to tylko poplon, który da nam, jakby to powiedzieć, opcję nawożenia. Według farminga to nawet wyższą niż nawozy. Według mnie bardziej zdrową, bardziej ekologiczną i bardziej poprawną. Tu dotąd
zostanie nam tu taki tutaj kwadracik. Czy ja to chwycę na raz? No, gdybym wziął GPS-a, to pewnie bym chwycił. Ale bez GPS-a niestety nie poszło. Trzeba będzie jeszcze taki wąski pasek tu poprawić. Oczywiście ja go poprawię, no bo nie, tak nie będzie, że on zostanie. W sumie tutaj mogę sobie dojechać do końca. No i co? Buraki się sprzedały. A my będziemy zaczynać, jakby to powiedzieć, kolejny sezon, tak? Po tym odcinku w sumie no jeszcze nie mam pewności, czy aby na pewno będzie wiosna, czy jeszcze nie zrobię jednego jesiennego odcinka, ponieważ no trochę kasy jest na koncie. 270 tysięcy, wow, a ja mam jeszcze 250 w drzewie do sprzedania i to drzewo zostanie sprzedane jeszcze przed następnym odcinkiem na pewno, pomiędzy teraz odcinkami na pewno, więc no na następny odcinek 500 na koncie, 500 tysięcy, coś będzie trzeba z tym zrobić, gdzieś to zaplanować, zainwestować na pewno, więc chyba faktycznie zrobię jeszcze jeden odcinek jesienny. Mam jeszcze kilka nabytków do zakupienia, kilka rzeczy do uprawy właśnie, do uprawy tutaj, do tych prac, jakby to powiedzieć, jesiennych, więc jak najbardziej, no nie będę tego kupował poza odcinkiem, nie będę tego kupował na backstage'u, kupię to na odcinku następnym, więc jeżeli się podoba, jeżeli jesteś zainteresowany i ciekawy, to kliknij suba, kliknij dzwoneczek, który przypomni tobie, że wyszedł kolejny odcineczek. A ja w tym momencie gubię paletę. Tak to jest, jak się jeżdża z paletą. No teraz jej nie nabiorę, tak? Czy nabiorę? Muszę ją sobie za chwilę poprawić. Dobra. Dzięki bardzo za uwagę. Do następnego. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.